Chciałem ci powiedzieć, że upierdoliłeś sobie samochód. Co ty gadasz? No, za... To pójdziesz pieszo. Kurde, nie wiem, który lepszy. Gdzie masz tablicę rejestracyjną? Z tyłu. Przecież to z przodu się nieco nie zakłada. Tu masz, patrz, dodatkowy wentylator. Także go nie zagotujesz. Nie, no to teraz mnie przekonało. Siema, siema, ostatnia jazda Raptorem. Jutro przyjeżdża klient. Raptor znika z kanału. Czy pojawi się jeszcze jakiś kład? Tego nie wiem. To wstecz nie ma? Nie. No jak ja mam tu wyjechać? Taka jazda pożegnalna. Melepeta. Jestem ciekawy, co Daniel na to. Reakcja Daniela na sprzedaż kłada. Ty, a może Daniel kupi? Daniel, nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Sprzedaję. No to trudno. Chcesz kupić? Nie. A czemu? A może się zamienimy? Dasz mi to, a ja ci dam to. Ale co, nie mam na dopłatę, nie? Nie masz na dopłatę? Kurwa, tylko 200 zł na dopłatę. Czy zgodzisz, to możemy się pomierzyć. Zgadzam się. Tak od razu? No. Coś mi tu śmierdzi, jakiś wałek. Chyba. Nie. Wałek wymieniony był. Dobra. Dwie paki. Kluczyki masz. Ale ja nie mam kluczyków. Od tego nie masz? Przecież to nie moje. Dawaj kluczyki. A nie, kurwa, to... Dawaj, nie. Co za rura, wiedziałem, że się nie zgodzi. Co dwie stówy. Słowo to słowo, wypad z baru, dawaj. Nie, co tam, kurwa. Nie no. Ty, a masz bezkluczykowy może? Nie chodzi. Już, dawaj. Nie chcę. Nasram. Kurde. Jak patrz, brykę ubrudziłeś. Co i jak myślisz? Dobrze robię, że sprzedaję? Dobrze robisz. Dobrze, nie? Po co mi, nie? Ja myślałem, że ty kupisz tak, kurde, wiesz, od ręki tutaj. A ty, kurde, nie chcesz kupić. Co? Nie chcesz kupić? To nie dla mnie. Na bogato. Chcesz się przejechać? Nie, wstydzę się. Nie chcesz. Ja myślałem, że się więcej wypowiesz. Jakaś reakcja twoja na sprzedaż. Jakaś... Posmutniałem. Posmutniałeś? A kiedy kupujesz KTM-a? Nigdy. Ty, bo ja chcę kupić KTM-a. Kup, kurwa. Ale, 7... ale nowy. Ale 700. Wyleczyłeś mnie z KTM-u. Ale ty, ale byś nie chciał KTM-a 690? Tak byśmy razem upalali, ty? To tak zajebiste, że mnie na nie nie stać. Ale nowe! A gaz kosztuje 37 tysięcy. Rewelacja. Nówka! Dalej pakuj to jedziemy. Z salonu. To żeś nie domył. Nie, no to jest od starego okleiny. Trzeba domyć, dziadzie ty. Jak myślisz? Pójdzie? Nie, no jest ładny. Tu porzywiały, tu kurwa nie ma farby, tu poklejane, jaki kurwa złom. Ten tutaj zawsze coś wymyśli. Tak, obce napisane jakieś tej... Idź pan w pyry. Ale odpala. Nie no, słaba reakcja twoja, wiesz.
Ja, jakbyś wypieprzył się tym Mercedesem tutaj gdzieś tam, rozumiesz? No. To by jakaś moja reakcja mogła być na to. No tak, pewno piachu. No nie trzy tego lakieru, bo dziury. Aha, wiedziałem, że coś. Może ci go umyję. No umyj. Może ci trochę tam podszlifować tego kurwa sprzętu. Ale ty, co ty kurwa tam masz? Będziemy serwisować? Ładzika. To wszystko wozisz ze sobą zawsze? Ty jakbyś miał pędzel i farbę, to byśmy mogli go trochę przemalować. Przed sprzedażą. Nie, to by było dobre. No, masz różowy? Wszystko. Co tam jeszcze masz? Pokaż, pochwal się. No nie, nie trzyj, bo... Musiałbym cię zabić. Nie trzyj, bo... Kurde, no nie wiem, który lepszy. Gdzie masz tablicę rejestracyjną? Z tyłu. Przecież to z przodu się nie, tu nie zakłada. Wiedziałem. Musiałeś, nie? A chcesz się przygazować? Nie. Jak z rury strzela? Nie, bo wsiądę i się będziesz ten denerwował, że ci pasuje. Aha. No zobacz, jakie ładne kółka, zobacz, jakie polakierowane. Matem, zobacz, czarny. Czarny. Wizytówka, czarny matem. Czarny. Ale poczekaj. Kurde, coś z kierunkowskazem się stało. Przed samą sprzedażą. A to możemy zaraz Boscha i upierdolimy. No? Tak? Która będzie porządna. Czekaj, gdzie jest tutaj... Co, kabelki od razu? Utniemy manetkę, utniemy. Czekaj, który nie działa? Ten działa. Ten z tyłu coś. Coś tu się rozłączyło. Ale FMF fajnie siedzi, kurde. Ja ci go jeszcze odpalę, żebyś sobie go posłuchał i spadamy. Może jednak. Kurde. Ja bym ci go polecał. Jak najbardziej. Tu masz, patrz, dodatkowy wentylator. Także go nie zagotujesz. Nie, no to teraz mnie przekonało. Wiedziałem. I patrz, i odpala normalnie, zobacz. To od Chińczyka. Tak, to jest od Chińczyka. Od MRF. Eko-tuning. Ale ten guzik nie działa, patrz. Jakbyś chciał wyłączyć, to nie. Nie wyłączyłem. Nie, właśnie tu jest. Skrócika. Patrz. I teraz tutaj normalnie jest tu na manetę, nie? To tu się te cuda dzieją. I patrz tu na ten. Obrot to wiesz. A tu wychodzi to wszystko. To musisz tu paliwa nalać? No to nie! To wstecz nie ma? Nie. No jak ja mam tu wyjechać? Przez kurkę dachować? Tylko nie szalej, bo jest czysty, ładny, nie? Kierunkowskaz było. No ja skręcam. A ty skręca. Ostatnia jazda Daniela. No, pierwsza i ostatnia jazda. Nie, bo to masz nie wyrobię i ci pobrudzę. No i Mercedesa na pewno obsypał, nie? Teraz to ma tutaj te kamienie, tu dziury porobione. Nawet hamuje. Ale co? Że co? Nie, kurwa, ci to powrócę, zakurzę. Czemu się część świeci? Bo rozłączyłem akumulator na włączonym i trzeba to zlikwidować. Trzeba było mi go dać, kurwa, jak był brudny w terenie, a nie teraz. Taki wylekany. Poczekaj, to ja się też jeszcze... Nie, ty już nie jeździ. A czemu nie? Ty nie możesz. Ale nie, no ty tam otwórz bramę i jedź. Nie, no ostatni raz. Nie, już Daniel, był. Daniel, proszę cię. Mam ci powiedzieć, że upierdoliłeś sobie z samochód. Co ty gadasz? No, zaraz. To pójdziesz pieszo, kurwa. To pójdziesz pieszo. Na luz wbiłeś? Nie, a ty?
No ja wbijałem tobie. A wbiłeś, no. No jesteś dobry jednak. Lepiej nie, bo się nie odegnasz od klientów. Będziesz musiał licytację zrobić. Takie zaniedbania. Takie zaniedbania. Dobra, to co, popchniesz mnie tam? Jo. Jo. Za melepeta. Jaki pachno. Ja bym tu mógł jeździć cały dzień, jechali. To co? Jedziemy. Nara Raptorku. Nara Daniel. Trzymajcie się. Hej, trzymajcie kciuki za nowy projekt. Z Danielem kupimy na spółkę KTM-a do remontu. Od leśniczego będziemy go remontować przez następne 2 lata. Same odcinki z remontu i z pchania. On na pewno nie będzie odpalał. Od leśniczego kupimy, nie? Będzie zajebiście. Nara.